wiedziałem, że Zbyszek tak szczegółowo będzie obawiał. Bardzo was przepraszam. Więc chciałem wam pokazać, co w moim archiwum domowym znalazłem. To jest gazetka, którą wydawaliśmy przy okazji konferencji Swój socjalizm. Tutaj jakby ktoś się chciałby przyjąć udziału, to jest teraz zostawię w domu, żeby nie było. Ja teraz przekażę do muzeum te egzemplarze, ale ponieważ ja sobie zdaję sprawę, że w ogóle ten tytuł tej konferencji i ta tematyka, mimo tych wyjaśnień Zbyszka, to cały czas brzmi no, kosmicznie, to jakby z innej planety, prawda, bo to się tak odległe sprawy, to przeczytam tylko, tu są wypowiedzi, w tym również tu obecnych, ale wszystkich może nie będę. Ale chłopak z harcmistrz, Sławomir Zieleń z klubu instruktorskiego Draka zapisał to tak. Jestem zafascynowany bezpośredniością, otwartością dyskusji, wymianę zdań i poglądów, z którymi na co dzień nie można się spotkać. Uważam, że gdyby instruktorzy mieli świadomość procesów zachodzących obok nich, to dzisiaj kryzys nie dotknąłby serca i duszy młodzieży. Tak to było odbierane, a obecny tutaj... 1984 rok mniej więcej. A obecny tutaj referujący nam Zbyszek pozwolił zapisać takie sformułowanie, że jedno z podstawowych pytań tej konferencji brzmiało, jak wiązać... Jak wiązać rzeczywistość i harcerstwo z socjalizmem? I mówi tak, że najlepsza odpowiedź znalazła się w tym, co powiedziała druktor Wiktoria Dewitz. Przytoczyła ona myśl Bolesława Rumińskiego, przedwojennego działacza PPS. Nie potrzeba mówić harcerzom o komunizmie, pokazujcie im życie. Jest to młodzież uczciwa i szlachetna. I jeśli pozna te problemy społeczne, sama się do nas zbliży. Także ja uważam tą myśl, też no, nie muszę komentować za istotną, właśnie bo pokazującą całą metodę podchodzenia do tego dzisiaj trochę osobliwego, a wówczas bardzo ważnego i w sumie broniącego harcerstwo przed różnymi doktrynalnymi czy takimi ideowymi zapędami konferencji. Przekażę. Tak, tak.